Spotykamy się w dniu 2 sierpnia 2014 roku. Spotykamy się na terenie po raz drugi szpitala ujazdowskiego w okresie 39-44. Teren ten nazywany jest miasteczkiem szpitalnym. Głównym założeniem okupanta jest jego zniszczenie, a motto dalej naszych spotkań brzmi: przebaczyć możemy, zapomnieć nam nie wolno. Po 90 latach, w dniu 11 listopada 1918 roku, odzyskujemy ten teren. Do 1922 roku są tu przeprowadzane badania naukowo-sanitarne. Z prawej strony ten mojej sprawy budynek, już żeśmy go charakteryzowali, i na tym terenie do 1939 roku powstają szkoły sanitarne, które zmieniają swoje nazwy. Najpierw powstaje Wojskowa Szkoła Sanitarna, potem Oficerska Szkoła Sanitarna, potem Szkoła Podchorążych Sanitarnych, a potem Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Jest rok 1939. I chciałbym Państwu zaznaczyć, że gdybyśmy wzięli procentowo ilość przeszkolonych lekarzy, ilość przeszkolonych sanitariuszy, sanitariuszek służby pomocniczej, to 50% lekarzy, sanitariuszek, sanitariuszy była przeszkolona do grudnia 1939 roku w tym szpitalu i na terenie, na którym jesteśmy. Chciałbym Państwu przypomnieć, że w okupacji niemieckiej jest to obwód pierwszy Śródmieścia. Działa tutaj zgrupowanie 5., 7., działa Dywizjon Jeleń oraz działa Wojskowa Służba Ochrony Powstania. Chciałbym również przypomnieć, że w mieście są 3 dzielnice. Jest dzielnica niemiecka policyjna, dzielnica niemiecka mieszkalna, to jest jedna dzielnica, jest getto i jest dzielnica aryjska. Niedaleko stąd jest głaz w Alejach Ujazdowskich upamiętniający datę 1 luty 1944 rok, zamach na Kuczerę. Dziękuję. W latach II wojny światowej szpital ujazdowski nazywany był Szpitalem Rzeczypospolitej albo Ujazdowym Rzeczypospolitej. Na tym terenie działa 10 oddziałów, ale w pewnym momencie okupant niemiecki odbierze jeden z pawilonów. Pawilon, który Niemcy odbiorą, to na planie, który Państwu pokazujemy już kilka razy, ma numer 20. Pawilon był od ulicy Górnośląskiej. Był to pawilon psychiatryczny,
i ten pawilon zabierają Niemcy dla potrzeb rannych żołnierzy. Przypomnę Państwu, że w części od cmentarza wojennego, Niemcy zabierają te dwa pawilony, mianowicie przeznaczają je dla jeńców sowieckich, przypomnę. Pawilony są ogrodzone drutem kolczastym i pozbawili jeńców sowieckich jakiejkolwiek opieki medycznej oraz jakiegokolwiek wyżywienia. W Zamku Ujazdowskim jest główna część szpitala, a na terenie tego szpitala, miasteczka, jest 10 pawilonów. Personel lekarski liczy w tym czasie 700 osób i leczonych jest na tym terenie w 1941 roku polski komendant tego szpitala, pułkownik profesor dr Strel, uzyskuje od władz niemieckich zgodę na przeszkalanie inwalidów. Oni będą przeszkalani w zawodzie szewskim, stolarskim, krawieckim, ale ci ludzie otrzymają legitymację. Legitymacje będą chronić tych przeszkalanych inwalidów od wywozu do 1 sierpnia 1944 roku następuje zmiana w komendanturze szpitala. Pułkownik profesor dr Strel odchodzi z tego szpitala do szpitala maltańskiego, natomiast komendantem tego szpitala ujazdowskiego, w którym jesteśmy, jest pułkownik dr Mieczysław. Faktycznie biorąc, szpital będzie działał niedługo w okresie powstania warszawskiego, ponieważ 6 sierpnia wejdą tutaj Niemcy, ale dzień wcześniej, 5 sierpnia, podpalą budynki wartowni i podpalą również budynki izby przyjęć i budynku gospodarczego od strony Pięknej i Górnośląskiej. Ta część zaczyna płonąć. Niemcy wchodzą na teren szpitala. Jest pierwszych kilka dni, 5 sierpień 1900. 6 sierpnia 1944 roku następuje wymarsz kolumn z tego szpitala. Wymarsz będzie razem ze szpitala tego wyjdzie 2300 chorych. Słowo wyjdzie jest przeze mnie źle interpretowane. Zostaną wyniesieni albo z łóżkami, albo na noszach. Dokąd kolumna idzie ulicą Górnośląską w kierunku ulicy Czerniakowskiej. Na Czerniakowskiej w okolicach osadnika do filtrów warszawskich wyjdzie ludność cywilna Czerniakowa i pomoże nieść nosze. Szpital częściowo zostanie umiejscowiony na ulicy. Teraz chciałbym Państwu zacytować
wypowiedzi pułkownika Teofila Kucharskiego o jego losach wojennych. Otóż 5 sierpnia 1944 roku do szpitala przed południem przyszedł podoficer policji niemieckiej z ulicy Wiejskiej i zawiadomił, że szpital ma być spalony, a lekarze internowani. Pan pułkownik Teofil Kucharski nie uwierzył w te słowa, zgłosił się na ulicę Wiejską do Sejmu, gdzie był kapitan policji niemieckiej, kapitan Meyer, i przedstawił mu swoje potężne wątpliwości. Kapitan Meyer zwymyślał pana pułkownika Teofila Kucharskiego i oświadczył mu, że za pół godziny ma opuścić ten szpital, jeżeli nie, to w całości go Niemcy. I tak jak państwu wspomniałem, zaczęto palić budynki administracyjne, izby przyjęć i inne budynki. Chciałbym państwu powiedzieć to, co potem mówił, zacytować pana pułkownika, że w tym szpitalu byli chorzy ze szpitala Świętego Ducha, o którym wspominałem, i byli chorzy również ze szpitala maltańskiego. Pochód został 6 sierpnia sformowany i o 6 rano Niemcy zarządzili ewakuację tego szpitala. Razem miało wymaszerować 1800 osób. Pochód, który szedł, był łajany, wyszydzany, szykanowany i docelowo zmierzał w kierunku ulicy Chełmskiej. A najgorsze dla szpitala po tych wszystkich wymarszach zdarzyło się 13 sierpnia na Sadybie, gdzie pozostali przeżyli Gehennę. Nastąpił tu nalot bombowców, bombowce pikowały na szpital i ilość ofiar wtedy była przerażająca. Śmierć znalazło 120 osób, a pod gruzami było 60 osób. Obsługi szpitala razem zginęło w tym nalocie 180 osób. 30 sierpnia 1944 roku, mimo oznaczeń krzyżami Czerwonego Krzyża szpitala, Niemcy dokonali zmasowanego ataku lotniczego. Pikujące bombowce obrzuciły szpital bombami. Jedna z części szpitala, o której już wspominałem, pozostała przy ulicy Chełmskiej, a po upadku powstania szpital znalazł się w Milanówku. Tu szpital ujazdowski będzie działał w Milanówku do listopada 1944 roku. I tu bym chciał państwu powiedzieć ciekawostkę. Komendant szpitala zwrócił się do władz późniejszej Polski Ludowej z prośbą o odznaczenie szpitala ujazdowskiego Krzyżem Virtuti Militari. Był to rok 1947. Nikt z władz w tamtym okresie nie podjął tego tematu,
I do dzisiejszego dnia, mimo 25 lat wolności, Szpital Ujazdowski za swoją heroiczną działalność w okresie okupacji, a przede wszystkim w okresie Powstania Warszawskiego, do dzisiejszego dnia nie został odznaczony wojennym krzyżem Virtuti Militari. Jeszcze raz chciałbym Państwa zaprosić na spacer po tej części miasta, po części Ujazdowa, a w poprzednim spotkaniu wspominałem o Ujazdowie. Można tu spokojnie sobie pospacerować, przyjrzeć się pozostałym obiektom i jeżeli Państwo macie ochotę, zwiedzić Zamek Ujazdowski, gdzie aktualnie jest Muzeum Sztuki Współczesnej. Dziękuję za spotkanie. Jak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie.